Gmina Strzegom w powiecie świdnickim to bez wątpienia największe granitowe zagłębie kraju, a nawet Europy Środkowej. Nie bez powodu jest więc nazywana granitowym sercem Polski. W jej pejzaż już na stałe wpisały się wyrobiska i kamieniołomy granitu, kaolinu czy bazaltu. Jeśli słyszymy słowo Strzegom, to od razu mamy skojarzenie granit strzegomski. I myślę, że tu jest sprawa jednoznaczna. To miasto słynie z tego kamienia. Tutaj znajdują się najbogatsze złoża tego materiału. I rzeczywiście ten granit rozsławił nazwę Strzegom. W zależności od składu różnych minerałów rozróżniamy różne rodzaje skał, ale te, które są najcenniejsze, to są właśnie te skały magmowe, głębinowe, takie jak granit, a także takie, które występują też w naszym terenie, to są bazalty. Bazalty, które często mówimy, że są to zastygłe wulkany. Na takim właśnie zastygłym wulkanie jesteśmy, który tutaj dominuje nad Strzegomiem i też to jest jego pewne bogactwo. Żebyśmy sobie uświadomili, jak duże jest to bogactwo, to możemy sobie popatrzeć na to tak od strony geologicznej. Granit jest skałą magmową, która zastygła tuż pod powierzchnią Ziemi. I ta magma zastygła w postaci takiej wielkiej bury. Geologicznie mówi się w postaci batolitu. Jest to taki kartofel, który zastygł tuż pod powierzchnią Ziemi. Długość tego batolitu, tego tworu granitowego, czy tego złoża granitowego sięga się od gdzieś Jawora do Posobudka, więc ma kilkadziesiąt kilometrów długości, ma kilkanaście kilometrów szerokości, no i jest jak gdyby kilkaset metrów, to co zostało zbadane, także jest w głąb. Oczywiście nikt więcej tych wierceń nie robił, dlatego że nie było powodu, żeby to zrobić. W książkach geologicznych piszą, głębokość tego batolitu, tego złoża jest niezbadana. A dlaczego właśnie Strzegom jest tak bogaty w te minerały i gdzie jeszcze znajdują się złoża granitu? Musimy sobie uświadomić, że największe złoża granitu właśnie są na Dolnym Śląsku. Tych złóż granitu w Polsce nie ma zbyt wiele. Część złóż jest w Karpatach, ale tam jest park narodowy i nie można tego eksploatować. Jest udokumentowane złoże w okolicach Kudowa, ale też jest zlewnia wód mineralnych i też najprawdopodobniej nigdy nikt do tych złóż nie sięgnie. I pozostały tylko te złoża, które są tutaj w okolicach Strzegomia, Sobótki oraz w okolicach Szczelina. Jest jeszcze jedno złoże, które jest wypiętrzeniem, to jest masyw Karkonoszy, ale też wiemy, że te skały są tak pofałdowane, też jest to rejon turystyczny i w zasadzie eksploatacja granitów odbywa się tylko w tych dwóch regionach. Z tego też powodu możemy śmiało powiedzieć, że bogactwo granitu skupiło się praktycznie w jednym miejscu. To właśnie w Strzegomiu powstało najwięcej zakładów i właśnie stąd gro tej produkcji wyjeżdża. Obecnie jest czynnych 14 kopalni granitu. Jak więc wygląda wydobycie granitu i do czego najczęściej jest wykorzystywany? Wydobywamy granit dla potrzeb budownictwa, dla potrzeb drogownictwa, no i dla klientów indywidualnych, po prostu dla domu. Wydobycie na przykład w tej kopalni jest bardzo zmechanizowane, używamy sprzęt, po prostu ładowarek, używamy też właściwego materiału, jak jest dom detonacyjny, pozwala nam to uzyskać bloki, które przerabiamy po prostu w własnym zakresie. Można więc śmiało powiedzieć, iż ma on ogromne możliwości. Wykorzystywany jest od kostki brukowej po wielkie, monumentalne rzeźby. Jak to wygląda? Wykonywany jest projekt, następnie do tego projektu poszukuje się, wybiera bloki. No i więc następuje obróbka po prostu, albo na miejscu, jak są duże elementy, które bloki ważą na przykład 15-20 ton, to pomaga się po prostu takiemu rzeźbarzowi poprzez obróbka jakaś zgrubna, później jakaś drobniejsza, narzędziami, które są dostępne, czy to dłuto, czy piła, po prostu jakaś tam tarczowa, żeby tą taką rzeźbę wykonać. Wiele obiektów w Polsce i w Europie jest wyłożonych właśnie strzegomskim granitem. Mówiąc o Strzegomiu,
to ten granit szczegomski możemy dzisiaj zobaczyć wszędzie. Możemy zobaczyć go w całej Polsce, możemy go zobaczyć w Europie. Jest to rzeczywiście bogactwo tego regionu i to, co dzisiaj tu jest wytwarzane, no, buduje najlepsze i najciekawsze obiekty nie tylko w Polsce, a także na świecie. Myślę, że trudno nie wspomnieć o tym, że słynna kolumna Zygmunta powstała właśnie tutaj z granitu szczegomskiego, że najciekawsze, najlepsze rzeźby, które się powiadają, jak jest na przykład pomnik Zwycięstwa czy pomnik Nike, wszystkie te elementy powstały z granitu szczegomskiego tutaj. Dziś oczywiście kamień szczegomski dominuje przede wszystkim jako materiał drogowy, jako materiał do wyposażenia takich obiektów, gdzie jak gdyby wartość, powiedzmy sobie, użytkowa jest ważniejsza, a nie, powiedzmy sobie, ta wartość taka wizualna, ale dzisiaj w powiązaniu z innymi materiałami, które ten przemysł także, do którego tutaj docierają, można tworzyć rzeczywiście wyjątkowe i niesamowite różne obiekty. Z naszego granitu szczegomskiego tutaj był akurat wykonywany cały rynek we Wrocławiu. Dzisiaj akurat dostarczamy ze Szczegomia także wszystkie elementy kamienne na budowę dworca we Wrocławiu. Stadion Narodowy jest w bardzo dużej ilości kamienia też poszło. W zasadzie każda droga, każda ulica, jak dzisiaj po tym może zainspirowanym przeze mnie tutaj wypowiedzi, ktoś sobie spojrzy, po kim chodzimy, czego dotykamy, wszędzie jest kamień. I ten kamień jest tak jak tu można powiedzieć, tym dominującym elementem budowlanym. Również pozornie nieużyteczne i już dawno zapomniane miejsca mogą stać się atutem Strzegomia. To właśnie dzięki Fundacji Bazalt dawny kamieniołom o tej samej nazwie zyskał nowe oblicze. Dziś już miejsce to nie kojarzy się jedynie ze złożem kamienia, ale przede wszystkim z miejscem wypoczynku i rodzinnych spacerów. To właśnie dzięki Fundacji udało się pokazać, jak rana w krajobrazie, którą wykonuje człowiek eksploatując surowce, może okazać się wielką atrakcją i pięknym miejscem. To piękne miejsce właśnie zainspirowało i skłoniło do powołania Fundacji Bazalt, która obok wielu funkcji edukacyjnych chce doprowadzić do jak najlepszego zagospodarowania tego miejsca, tak żeby nie straciło nic ze swojego uroku, ze swojej naturalności, a jednocześnie żeby mogło pełnić te wielorakie funkcje dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Fundacja organizuje również różnego typu konkursy, wycieczki i zajęcia. Wszystko to, by promować granit strzegomski i miasto. Już niebawem, bo 16 i 17 czerwca, strzegomianie obchodzić będą coroczne święto granitu strzegomskiego. Co zaplanowano na te dni? 16 i 17 czerwca zapraszamy serdecznie na warsztaty mozaikowe, które odbędą się w ramach święta granitu strzegomskiego. Pokażemy, że kamień, granit to nie tylko ciężkie, masywne elementy, ale też przyjemna, miła zabawa kamieniem. Zabawa, w której może wziąć udział każdy od lat 4 do 104, wykorzystując bardzo proste narzędzia i tworząc z malutkich kosteczek ciekawe, indywidualne aranżacje, będzie można tą zabawę wykonywać w naszym namiocie. Organizatorami są firma Granex, Fundacja Bazalt oraz pracownia mozaikowa Lubosza Karwata. Zapraszam po prostu na święto granitu raz w roku, właśnie w okolicach czerwca. Chcemy się jak miło pokazać. Wydaje nam się, że wszyscy znają po prostu to, jak pracujemy, co robimy. A jednak się okazuje, że właśnie na tych naszych wystawach, pokazach jest bardzo duże zaciekawienie. Przyświeca nam jeden cel. Pokazać, że Szczegom jest prawdziwym granitowym sercem Polski. Żeby to osiągnąć, w ramach warsztatów mozaikowych każdy, kto chociaż na chwilę zatrzyma się przy naszym stoisku, będzie mógł dołożyć jeden kamyczek do powstającego właśnie w trakcie tych dni serca tworzonego z mozaik. Warto więc w tych dniach i nie tylko odwiedzić Strzegom, podziwiać piękno kamienia i obiekty, które wykonano.
to, co zrobimy i co wykonamy z tego kamienia, na pewno będzie służyć tym ludziom i będzie przetrwa wiele wieków i z pewnością no, jest to najfajniejszy i najwspanialszy materiał, jaki akurat pojawił się w tym rejonie i materiał, z którego myślę, że mają wiele satysfakcji te osoby, które zdecydowały się, żeby założyć własne firmy, produkować, wytwarzać z tego materiału, bo naprawdę wiele satysfakcji daje właśnie produkowanie, wytwarzanie i bycie z tym kamieniem.